Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Honeycam Studio. Musiałem zerknąć na tytuł gry, bo kuźwa zapomniałem. Przed chwilą nagrywałem Przed kilkoma sekundami nagrywałem poprzedni odcinek i kuźwa zapomniałem, jak się gra nazywa. No to jest po prostu... Och, nieważne. Dobra, w każdym razie, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Oczywiście mówię wam od razu, że nie czytałem komentarzy pod poprzednim odcinkiem, czyli trzecim, bo ja go właśnie nagrałem, także ciężko, żebyście napisali przez tyle czasu komentarz, jak jeszcze go nie ma na YouTubie. Więc po tym odcinku przeczytam wasze komentarze. Wolę o tym wspomnieć. Ja wiem, że to może takie wnerwiające jest trochę, że cały czas pierdzielę o tym samym, ale wolę to tak wspomnieć, jakby to też tak trafił akurat dokładnie na czwarty odcinek tej gry, a nie na pierwszy. To wolę o tym wspomnieć, żeby nie było problemów. Dobra, mamy sporo hajsu, 7 prawie i pół koła. To by w zasadzie znaczyło, że mógłbym w coś tu zainwestować. Może w advertising jednak trochę. To będę miał więcej ofert. O nie, czekaj. Hajs, przede wszystkim w hajs inwestujemy. Teraz muszę 5 tysięcy zarobić, żeby w hardware tutaj wbić. Czekaj, która tu się... Ty się leczysz, więc leć po cygarety w tej chwili. Ty tutaj masz to, leć fanów przede wszystkim, czemu nie? Kupiłaś cygarety, to teraz będziesz lecieć po drinki. Trudno, się zaraziłaś, to masz problem, Tero. Jeszcze raz cigarety leć, albo ona teraz szybciej wszystkie te czynności wykonuje. Bo ma jeszcze tą kokę taką nałożoną. Dobra. To z racji tego, że nie możesz nic sensownego robić, to idź jeszcze po Adult Shop, bo może coś sensownego tutaj się znajdzie. Z doładowań. I zobaczmy, co tu jest. Jest znowu koka. Kondom zapobiega złapaniu jakiegoś syfa. No to nie mogłem wcześniej się dowiedzieć, że takie opcje są? Znaczy, jako dorosły powinienem być tego świadomy, ale to jest gra, więc nie musiałem być tego świadomy? O, sterydy. Negują efekty STD na 2 dni. Czyli efekty syfa na 2 dni. No to ciekawe. O! Świnka skarbonka i ona się chyba nie kończy. Świnka skarbonka sprawia, że dziewczyna będzie wymagała 2 razy mniej hajsu. To jakaś droga dziewczyna tutaj, która będzie mi dużo hajsu potrzebowała, mogę jej to dać. To wtedy trochę tutaj sobie odbuduję budżet. Water Sports. Jak ja dam jej butelkę wody, butlę z wodą, a w zasadzie baniak z wodą, 5-litrowy, to wtedy będzie będzie zaspokajała fetysz sportów wodnych. Nie mam pojęcia, w jaki sposób to ma działać, ale okej. Bandycz, okej. Zastanówmy się. Najsensowniejsze byłoby to, ale to by było też niezłe. Bo wtedy by nie brała aż tyle hajsu, więc weźmy sobie tą świnkę skarbonkę i zobaczmy, która najwięcej bierze hajsu. 16 na godzinę, ty bierzesz 64, ale no niestety nie mogę tutaj za bardzo nic skminić. Ty bierzesz też 64. Ty bierzesz 32 i ty 1, dobra. Czyli tak naprawdę ja bym chciał dać tobie tą świnkę skarbonkę i wtedy będziesz brała 32, no tak, wtedy będzie 2 razy mniej, dobra. To ma sens. Idź jeszcze raz po jakiś item, bo w sumie mi się spodobały te itemy. Dawaj, ciśniesz. Mamy troszeczkę hajsu, mamy troszeczkę fundusza. Czekaj, na kamszą nikt nie wszedł? Serio? A ty nie możesz. Możesz? Możesz? A to ciekawe. No dobra, fanów, a ty w... Fresh out of coke. Dobra, Zoe, jej się skończyła coca. Zbyt stressed out, bardzo dobrze. Zobaczmy, co my tutaj mamy następnego do Fury Fetish Supported, czyli cat ears. Czyli którejś dziewczynie mogę dać uszy kocie i dzięki temu ziomki, które lubią kobiety z uszami albo wyglądające jak zwierzęta, będą się jarać tym. Bardzo dobrze. Tutaj mamy vibrator. Dobra, czyli fetysz squirtingu jest... zaspokojony, bardzo dobrze, ale na razie mi to jest średnio potrzebne. To by było niegłupie. Nad tym się mocno zastanawiam. A może to? Co to jest? Cake farting fetish supported. Czy cake farting to jest jakiś idiom angielski? Mam nadzieję, że tak, bo nie do końca wiem, o co chodzi. Dobra. Załóżmy, że to jest jakiś idiom, ja sobie go później zgoogluję, bo nigdy tego nie słyszałem jeszcze. Więc na razie załóżmy, że tego nie ma. Od razu uzyskaj 50% fanów, które zostałyby zebrane za photoshoot po camshow. Dobra, weźmiemy sobie to. Czekaj, tobie może by to dać, co? I teraz na camshow tylko bym wchodził z tobą. Proszę bardzo. Tak, jedziesz. Najpierw muszę wyciągnąć z tego fotostudio wszystko, wszystkich widzów. A potem będę cię wysyłał tylko i jedynie na
na Cam Studio, bo to chyba tak działa, znaczy nie jestem pewien. Dobra, Adult Show oczywiście jeszcze raz. I zbieramy cały czas te 5 koła, żeby tutaj... Czekaj, tu jest jeszcze jedna dziewczynka. Teen Tattoos, no to tak średnio mi to. Addicted, o kurna, no to tym bardziej. Asian Glasses, no nic kurde tutaj mi nie pasuje. Co maksymalnie by mi pasowało, to Latina, ale z drugiej strony Frequent ma tutaj, więc to troszeczkę słabo. Zniszczą mnie tutaj te kobity. Czekaj, Tattoos. Poczekaj, Teen jest na trzecim miejscu, więc to też nie byłoby aż tak głupie. Z drugiej strony, tylko ona jest addicted do palenia. To mnie troszeczkę smuci, szczerze mówiąc, bo jednak wolałbym, żeby nie paliły. Dobra, zrekrutuję ciebie, ale nie dlatego, żeby cię tutaj pozyskać, broń Boże. Nie ma takiej nawet opcji. Bo to po prostu jest poniżej godności. Żebym ja tyle na was wydawał. Nie, 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 nie ma takiej opcji nawet. Dziewczynki, przepraszam was bardzo, ale takie jest życie. Czekaj, czy mogę jakoś ten czas przyspieszyć? Za 10 koła! To na razie nie mogę, na to wychodzi. Okej, czy ja chcę teraz... W sumie to chcę, będziemy na minusie, ale muszę to kupić, bo mnie po prostu aż rwą. Wszystko mnie rwie, żeby to zrobić, także musimy to zrobić. Czekaj, browsing, adult shop, Dawaj, jedziesz z tym szybciej. Jedziesz z tym szybciej i od razu po drinki skocz. Co ja tutaj mogę wziąć? Kokę mogę wziąć, to nie takie głupie w sumie. Earn talent while pole dancing in half the time as normal. Aha, czyli będzie zarabiać talent podczas tańczenia na róże o połowę szybciej niż normalnie. Średnio mi się to przyda. Fashion magazine, no to też mi się nie przyda za bardzo, bo nie potrzebuję ich za mocno rozwijać teraz. Teraz muszę inwestować w fanów i w hajs, więc nie muszę ich totalnie rozwijać, przynajmniej z tego, co mówiliście. Więc nie. Tutaj wydaje mi się, że koka byłaby całkiem sensowna. Dosyć. Albo to w zasadzie. Od razu będę zbierał 50% fanów za photoshoot. Dobra, bierzemy tą poduszkę i teraz tak, czy ty masz wolne miejsce? Masz wolne miejsce, dobra, także od razu ci to kładę. Relaksuj się tam, oczywiście. Dobra, fajnie i maximum capacity, kurna mać. Nic nie mogę zrobić sensownego. Poczekaj, musimy za chwilę ulepszyć, dobra, za chwilę ulepszymy. Czekaj, która tutaj? Obie się relaksują. Dawaj, bo potrzebne mi cygarety. Akurat musisz się relaksować w takim momencie, jak cię potrzebuję. Jedziesz z tematem. Dobra, cygarety, szybko. Szybko, 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 szybko. Jedziesz, 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 jedziesz. Z tematem ciśniesz. Dobra, wyrobiłem się. To bym mógł do Audrey dać. Dobra, bierzemy, damy to Audrey, bo ona pali jak smok po prostu, bo jest addicted, także ja jej dam, żeby tu nie paliła. Proszę cię bardzo. Super. Okej, okay, zarabiaj hajs. 1800 możesz zarobić, więc myślę, to nie głupie jest. Teraz ty. Hajs, oczywiście. To jest moja złota po prostu kura znosząca złote jaja, nie? Naprawdę. Ona tak dużo była razy na kamerkach, że jest bardzo popularna i to mi się bardzo podoba. O Jezu. Prawie się śliną udusiłem. O Chryste. Takaś chyba kara od losu za coś, co powiedziałem przed chwilą. O! Dobra, 4 kobity naraz można tutaj pomieścić, więc nie głupie by było, żeby to wziąć. Albo tutaj zbieranie automatyczne, poczekaj. Czy jest jeszcze coś sensownego? Bo tutaj aż 50 tysięcy mi potrzeba, więc to jest trochę dupa. Dobra, 4 kobity w jednym momencie będą. Tutaj aktywność, tutaj zbieranie hajsu to na razie nie jest aż tak potrzebne. Chyba. Zbieranie fanów. Raz kupimy, czemu nie? Community upgraded. Ciekawe. A nie, to przecież mi się tylko pokazało, że upgrade kupiłem. Ja też to mam na ubie, ciekawie. Dobra, może coś polecimy w promo w takim razie. Może się coś uda. Kurde, ale tutaj nie ma za bardzo... Co ma najlepszy przelicznik w zasadzie? Glasses. Tak, kurde, słabo. No, żadne z tych promo nie jest sensowne. Więc tak troszeczkę słabo, trochę średnio. Najwięcej fanów było, dałoby mi to, ale no nie mam żadnej kobity, która to satysfakcjonuje, więc to troszeczkę dupa. No Chubby już bardziej, ale z drugiej strony Ebony Fit, poczekaj chwilę, chyba żadna nie jest tutaj Chubby, więc to też jest do dupy. Kurde, Glasses, ale żadna nie ma tu okularów, no kurde, nic mi się nie zgadza. Chyba że Thick Ass ma któraś tutaj grubą dupę, czy nie? Poczekaj.
No tak trochę średnio. One wszystkie to są takie nastolatki, bym powiedział, więc tak trochę średnio. O! Nie, na razie żadnego promo nie kupię, bo to bez sensu. To jest totalnie bez sensu. Jakieś flat chesty by się przydały, szczerze mówiąc. Mówię strasznie przedmiotowo, ale to jest prawda. A aktywności będą 2 razy mniej stresujące niż normalnie. Efekt trwa 3 dni. Nie głupie wcale. Czekaj, kurde, co by było najlepsze? Mamy Fury Fetish, Squirting, ja pierdzielę. A co mamy w promo? Nie mam nic takiego, kurde, no to troszeczkę słabo. Aktywności będą 2 razy mniej stresujące, to nie byłoby takie głupie, ale z drugiej strony... Dobra, to kupię, bo aktywności wtedy będą 2 razy mniej stresujące. I ja to dam... Komu by to dać? Tak naprawdę się zastanawiam. Może tobie? Chociaż ty się aż tak nie stresujesz. Ty się stresujesz. Trochę. Dobra, wezmę, dam to tobie. Będziesz mniej zestresowana, mam nadzieję, dzięki temu. I lecimy. Najpierw rekrutacja, może jakieś nowe modelki tutaj będą. Cyk, 3800 mi zebrało, ale to nie jest aż tak dużo, bo wyrabiamy się na razie, także nie jest jeszcze lipa pod tym względem. Czekaj, co ty możesz zrobić? Może poleć w hajs? Może coś kupimy wreszcie sensownego? Co my tutaj mamy? O Jezu, ale gówno! Ja pierdzielę, Latina... Tak źle i tak niedobrze. Tutaj ewentualnie mógłbym w tatuaże polecieć, ale tu ma frequent, więc są tam... Żadna z opcji mi nie pasuje. Kurde, żadnych flat chestów więcej nie ma chyba, z tego co widzę. Tylko jakieś latynoski będą. A Latina jest na samym końcu u mnie. Więc do dupy. Ebony Asian Teen ewentualnie jeszcze. No nie, po prostu to mi nie działa. Niestety. Tatuaże, no to ewentualnie ta by się wpisywała. Wezmę ją, żeby mieć spokój. No ale mówię, i tak mi to za bardzo nie urządza, za specjalnie. Dobra, znowu, kurde, zniszczą mnie te relakse tutaj wasze. Co wy robicie? Chcecie mnie naprawdę doprowadzić do ruiny? W sumie jeden wolny wakat by się przydał. To bym wtedy miał 2 kobity od latania po różnych tych sklepach. To by nie było takie wcale głupie wtedy. Fanów, wow, strasznie mało fanów zbiera. Ja już się bardziej chyba opłaca do tego Cam Studio wysyłać. Tak mi się wydaje. Dobra, Adult Shop, może w tym tu coś polecisz i coś ciekawego zbierzesz, zobaczymy. Trochę to zajmuje, szczerze mówiąc. Dobra, 10 tysięcy prawie mam, więc może bym to na coś wydał sensownego. Czy jest coś sensownego w ogóle? O, to jest coś sensownego, dobra, to na to czekamy. Dobra, zobaczymy, jakie mamy promo w ogóle dostępne. Teen, jest Fury, ale kurde, musiałbym mieć ten taki gadżet, a go nie mam na razie. Więc może w nastolatki niech będzie, no to jest chyba 4 na liście w ogóle u mnie. Nie, 3. No to możemy zainwestować w promo w takim razie, jedziemy. Czemu nie? Zawsze to jest przekucie hajsów fanów, tak naprawdę, także dobrze. Poczekaj. Kurde mać, nic mi się tutaj za bardzo nie przyda w tej chwili. Tatuaże strasznie dużo mają. Dobra, polecimy może w tatuaże i za chwilę zatrudnimy jakąś kobietę od tatuaży może, nie mam pojęcia. Może to był wydany hajs na próżno, może nie, nie wiem. W każdym razie polecieliśmy trochę i zobaczymy. Dobra, mam 10 koła, także zainwestujemy od razu w produktywność. Następne 100 tysięcy kosztuje pomocy. Browsing, to teraz jeszcze agencja. Dobra, co my tutaj mamy? Kompletnie znosi potrzebę picia. Nie głupie. Potrzebę palenia. Też nie głupie. Picie, palenie. Która tu jeszcze tak mocno pali? Ty dużo pijesz, nie? Bo tu masz addicted. Dobra. Suppresses the urge to drink. Bierzemy ci, bo ty dużo strasznie pijesz, także musisz tutaj mieć. Masz. Seriously. Of course. I zobaczymy, ile nam zajdzie. Zajdzie nam strasznie dużo hajsu, bo cały hajs przepierdzieliłem na ulepszenia. Niestety. No, sporo hajsu zebrałem, za bardzo stressed out. 3700, no nie tracimy aż tak dużo hajsu w porównaniu do tego, co zbieramy, także jest w miarę okej. Okay. Relatywnie dobrze nam to wszystko idzie, wydaje mi się przynajmniej. Bo bardzo szybko schodzimy z długami, zobaczcie, tego długu już praktycznie nie ma. Zarówno tak z 2 godziny po tym, jak
jak się doba zaczęła, także jest okej. Okay. Jest bardzo dobrze. No kurde, nie wiem, wiesz. Nie byłoby to takie głupie, którąś zamienić, ale 370. Czy któraś ma tutaj mniej fanów? Chyba one mają dosyć sporo fanów, więc nie wiem, czy to mi kompensuje. Asian i Chubby. Nie ma, a w sumie ta mogłaby mi latać po różne rzeczy. Ona tylko 2 na godzinę bierze. W sumie to zrekrutuję, czemu nie? I zainwestuję w jeden wakat wolny. Bo dzięki temu będzie mi tutaj latać na różne, po różne rzeczy. I to nie jest taki głupi pomysł. Będzie mi latać po różne akcesoria i tak dalej, także jedziesz z tematem. Wiem, że to jest z drugiej strony, po co tych dziewczyn tyle bierzesz czy coś, ale dziewczyn, a ja młynów właśnie zatrudniłem, znaczy tych. Naraziłem się, prawda? Już się chyba kurna naraziłem pewnym grupom. Osoby od roboty mniej kreatywnej. O, w ten sposób powinienem powiedzieć. To jest chyba tak, to chyba o to chodzi. Dobra, ty jeszcze nie masz co robić, to już masz co robić. Prawdopodobnie najlepiej by było ci tu tam zgodzić cię do... Stressed out! Dobra, czyli jednak dwie kobity od latania po różnych miejscach się przydadzą, wydaje mi się. To się przyda, 2,5 koła ona teraz zarabia. Zoe się wyleczyła z choróbska krocznego. Bardzo dobrze, to mi się bardzo podoba, to jest super, to jest mega. You're finished, okej, to idź teraz po pićku. Zaraz pójdziesz po... popalonku. Co my tutaj mamy nowego? A, dobra. Dzięki temu połowę mniej by mi zabierały hajsu. Tutaj by było to. While performing a cam show. Subscribe pillow. No nie wiem, czy to się w ogóle opłaca kupowanie tego. Tak szczerze mówiąc, to zastanawiam się szczerze. Czy to będzie działać. Ale chyba z braku laku dobry kit, także czemu nie? Ty już masz zapełniony ekwipunek, ty też, to może ty jeszcze, ciebie by tutaj wrzucić. Także proszę bardzo i ja muszę ci przede wszystkim wysyłać cię gdzie? Do cam show, dobra. To do cam show będziesz ogarniać. Jeszcze tylko by się teraz przydało ulepszenie w zbieraniu hajsu. Przede wszystkim tak, jedno ulepszenie zbierania hajsu, czemu nie? Tutaj 50 koła potrzebuję, więc na razie jeszcze z tym spasuję. Tutaj automatyczne zbieranie rzeczy też mi się przyda. Teraz po 80 zbieram, to już jest jakieś ulepszenie, prawda? Fanów, dobra, niech będzie. I ty... Jezu, co ja tu chciałem ci zrobić? Boże, kochany, przecież ty nie nadajesz się do takiej roboty. Nie do takiej roboty cię stworzono, kobieto. Gdzie ty się pchasz? Ty idź do agencji, a ty idź do adult shopa, a ty zarabiaj pieniądze. No i tak w sumie takie kółko nam się zrobiło, bo teraz już mniej więcej wiemy, która dziewczyna do czego jest i która dziewczyna do czego służy, bym tak powiedział, brzydko. I to chyba nie jest takie wcale głupie. Czekaj, Asian? Któraś tutaj jest Asian w ogóle? Fit to w sumie są niektóre. Czekaj. Asian, fit? Poczekaj. Ty jesteś fit. Ty jesteś Asian, to nie byłoby głupie, no. Dobra, bierzemy promo, czyli tak, to kupujemy na pewno i to też kupimy, czemu nie? A squirting na razie bym nie chciał, bo na razie nie mam itemów odpowiednich, żeby zapewnić tą potrzebę, czyli na razie tutaj sobie damy spokój. Foto studio oczywiście jeszcze raz. Wydaje mi się, że najsensowniej jest je wrzucać do zarabiania hajsu, bo później hajsem można sobie nadrobić fanów, więc to chyba ma najwięcej sensu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli zarabiamy przede wszystkim hajs, żeby później inwestować w promo. I to chyba ma sens. A może by to kupić... Dobra, na razie nie będę wydawał za dużo pieniędzy niż potrzebuję. Wiele więcej niż potrzebuję, o tak. Co tu nowego się urodziło? Subscribe pillow, tutaj... Wszystkie aktywności 2 razy szybciej, dobra. Tutaj potrzebę palenia znosi, tylko czy któraś z was pali? Może by dać którejś to, któraś ma w ogóle miejsce w ekwipunku wolne? Ty będziesz miała niedługo. Ty masz wolne. Ty, dobra, robimy tak. Kupujemy jej te rogi. Dajemy. I teraz w promo. A, nie mamy w promo tego. Kurde mać. Dobra, trudno. Jak będzie możliwość Fury, to damy Fury. Wtedy zobaczymy, jak ta nowa doba nam tutaj przyjdzie. Czekaj, ty czekasz, tak? Rekrutuj jakoś nową, czy coś w tym stylu. Poczekaj. Kogo my tu mamy? Ja pierdzielę, Asian i Glasses. No jest to jakiś plan z drugiej strony, ale tak jakoś tak... No nie bardzo. Fan count 1000.
1,9 tysiąca, 1,8 tysiąca, 1,8, więc to tak trochę słabo mi to wszystko działa. Słabo mi to się to wszystko komponuje. W sumie, wiecie co możemy zrobić? Możemy troszeczkę oszczędzić hajsu, możemy ją wziąć zamiast jej i wtedy by wiem, o wiele mniej hajsu zbierało. Ja wiem, że to jest niewielka różnica, ale ona w ogóle nie pali i nie pije, więc w zasadzie możemy tak zrobić. Okej, tutaj jeszcze w jakiś tam nowy item by było pasowało pójść. No i mamy, wydaje mi się, wystarczająco dużo pieniędzy, żeby się wyrobić. Tak, 4000 co prawda schodzi, ale jest dobrze, jest dobrze, jest okej. Flat chest od razu kupuję, Asian od razu kupuję. Fit też, czemu nie? I tu huge tits i tatuaże, niech będą. Dobra, pokupowaliśmy trochę, czemu nie? Może jeszcze tych fanów kupimy, dobra, kupimy. Kupimy, bo to jest darmowe podbicie fanów, także jak najbardziej to mi się przyda. A wydaje mi się, że fanowie nie schodzą, raczej tylko się budują, raczej to jest taki wskaźnik, który idzie tylko w górę, także chyba to ma sens, chyba to ma jakiś tam sens. Co my tutaj mamy jeszcze? Czekaj. Poczekaj. Hajsu mniej zarabia, tutaj nie pali. Wszystkie aktywności będą dwa razy szybsze. Tobie by można było dać. Ulepszyć ekwipunek. Tak, wymaksowany ekwipunek już jest. I dajemy świnkę skarbonkę. Tobie, tak. Przede wszystkim dajemy tobie, żebyś mniej hajsu mi zbierała. Dobra, to mi się podoba, okej. I zbieramy hajs oczywiście. Czyli tak, promo wszystkie zabraliśmy i teraz wydaje mi się, że w tym miejscu możemy zakończyć ten odcinek. No i co? I wszystko się zbuduje na dobre, nie? Mamy 14 dzień, więc został nam jeszcze tydzień na ogarnięcie czegoś. Mamy 5000 fanów, no nie dobije za dużo fanów, prawdopodobnie do 30 tysięcy to na pewno nie dobije. Chociaż jakby w promo cały czas iść to może. Nie byłoby to takie głupie. No nie wiem, zobaczymy w każdym razie. Ja przeczytam wasze komentarze spod tych dwóch odcinków i wtedy się dowiem, w którą stronę najlepiej by było iść. Wyciągniemy taki złoty środek z tego wszystkiego i zobaczymy, co będziemy robić dalej. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie!